wpłynie wizyta prezydenta Komorowskiego na wybory Wałbrzyszan. Ta wizyta, jestem o tym przekonany, podkreśli, jakie ma znaczenie na mapie Dolnego Śląska i Polski ziemia wałbrzyska, aglomeracja wałbrzyska i Wałbrzych. Pan Jerzy Kaczmarczyk w imieniu byłych górników kopalni wałbrzyskich powitał pana prezydenta wraz z małżonką. Pani poseł, proszę nam powiedzieć, jak wpłynie wizyta prezydenta Komorowskiego na wybory Wałbrzyszan? Myślę, że mieszkańcy przekonają się, że to jest prezydent, na którego warto głosować, że jest blisko ludzi, że odwiedza miejsca, że jest z nami, ze wszystkimi. Sondaże pokazują, że chyba druga tura będzie nieunikniona. Jak się pani wydaje, jaki będzie finał wyborów? Myślę, że drugiej tury nie będzie, że jednak Bronisław Komorowski wygra w pierwszej turze. Myślę sobie, że dzisiaj Wałbrzych w dalszym ciągu jest w sposób szczególny doświadczany przez niełatwą historię. No bo przecież każdy z tych etapów, oprócz tego czasu wielkiej świetności, kiedy tworzył się tutaj przemysł, każdy następny etap jakiś wiązał się z jakimiś głębokimi zmianami. Tak to już jest, że świat się zmienia i nie mamy innej możliwości, jak dostosowywać się czasami do tych zmian. To tyle możemy się dostosowywać do nich lepiej albo gorzej, mądrzej albo głupiej. Niewątpliwie do zmian, które były dotknęły i dotyczyły i dotykały Wałbrzycha, nie było łatwo się, tak powiem, dostosować. Mam tego pełną świadomość. Panie senatorze, proszę nam powiedzieć, jak wpłynie wizyta Bronisława Komorowskiego na wybory Wałbrzyszan, Dolnoślązaków? Ja jestem w tym regionie dobrej myśli, bardzo dobrego wyniku, powiedziałbym, bo za tym wynikiem dobrym, który moim zdaniem pan prezydent Komorowski tutaj osiągnie, jest jego 5 lat pracy, rzeczywistej pracy, tak jak dzisiaj, spotkania z mieszkańcami, nie udawania, nie obiecywania gruszek na wierzbie, tak popularnie czasami mówimy o niektórych obietnicach, ale realnego działania, spotkania się z mieszkańcami, wysłuchania ich. Jadąc tutaj patrzyłem, wiem, że będę miał okazję dzisiaj jeszcze odwiedzić zakłady Toyoty, to wszystko, co dzieje się w strefie ekonomicznej, napawa optymizmem, bo to jest złapanie w porę nowych, wielkich szans. Trzeba niektóre rozdziały zamykać. Trzeba zamykać je mądrze. Ja patrząc na tą kopalnię, myślę, ten rozdział górniczej historii zamknięto mądrze i pięknie. Trzeba otwierać równie mądrze, równie pięknie następne rozdziały. To otwarcie następnego rozdziału historii Wałbrzycha przemysłowego, jestem przekonany, że odnajdę w czasie wizyty w zakładach Toyoty. Chciałem życzyć panu prezydentowi, całej społeczności Wałbrzycha, aby w dalszym ciągu potrafili ciężką pracą i mądrym łapaniem w porę nowych szans, żebyście budowali lepszą, dobrą przyszłość Wałbrzycha. Wałbrzych na to zasługuje. Tutaj mamy kwiaty dla zespołu Pieśni i Tańca dla pani prezydentowej, a górnicze czako dla pana prezydenta, czyli typową górniczą czapkę. W ten sposób chcielibyśmy bardzo podziękować za dzisiejszą wizytę na starej kopalni w Wałbrzychu.